Cześć kochani, jest właśnie już drugi dzień biwaku. Dzisiaj wyruszamy na wędrówkę. Właśnie teraz my... jesteśmy ze szkoły i tak. Już się zgubiliśmy. Bo pierwszy raz nasz patrol idzie sam. Ale mam nadzieję, że damy radę. Oj, podświetło. Bo tutaj jest zrobione... Mam nadzieję, że damy radę. I... już się zgubiliśmy. I przyjdziemy na czas do szkoły i zdobędziemy wszystkie punkty i lampiony. Nie widać nas, bo jest... Jak to nas nie widać? Bo jest światło. Aha, tak. No więc zaczynamy naszą przygodę i zapraszam do oglądnięcia dalszej relacji. Cześć, jak wam się idzie? Super! Dopiero przed chwilą zaczęliśmy, ale jest super, prawda? Super, jest świetnie! Tak. Genialna trasa. Sobie muzyczki. I jesteśmy świetne w mapach. Światło ci przyświetla, muszę w tą stronę. Świetnie. Wiemy, gdzie iść. Co, nie idziemy za patrą? Nie, nie, ale wiemy, gdzie jesteśmy. Wiemy, gdzie jesteśmy i pierwszy kilometr idzie za nami. O! Takie nas dzieła natury spotykają na trasie. Kamila, nie podchodź do niego. Chodźcie! Doświadczenia z bocianem. Kama, nie podchodź do bociana. Kamila! No i wystraszyłaś go! Super! Jak się idzie? Pierwsze kilometry. Bolą was nogi? Nie, jeszcze nie. Fajna atmosfera jest. No, super. A jakieś specjalne przeżycia były? Jeszcze nie. Fajnie. Idziemy akurat za krokiem. No. A gdzie teraz idziemy? Po lampion czy po punkt? Lampion chyba? Po lampion chyba. Tak. Piękne widoki? No. Ślicz. Jest teraz piosenka na wędrówkę. Jak tam się idzie, dziewczyny? Świetnie! Pierwsze kroki. Coś powiedzcie kreatywniejszego. No, co kreatywnego. Będziemy do celu. Słuchajcie, nie możemy się poddawać. Słuchajmy sobie muzyczki. Nie ma chmur, jest bardzo ładna pogoda. Piękne. Jak pokazywałam już. Widzieliśmy już dzieło natury. Tak. Nagraliśmy to. Tak, jesteśmy ekstra. Kamila idzie z mapą. I wystalną drogę. No, idę z mapą, tak. Kochani, właśnie znaleźliśmy pierwszy lampion! I zobaczymy, co tu pisze. Chodźcie wszyscy! Kama, weź mi ciszę. Wszystko jedno, fajnie. Wyciągnijcie telefony i wyślijcie minimum jednej osobie z kontaktów miłego SMS-a. Najlepiej rodzicom, bo nie potrafią się cieszyć z tak małego, jak, z tego jak mało kto. Wyjdźcie coś jednego SMS-a, a do nas z nazwą patrolu, byśmy mieli pewność, że znaleźliście nam. I no macie buty do obrudzenia, no, dziewczyny, tędy przejdź. I paproci kwiat. Pięknie. Ja myślałam, że jakoś fajnie przyjdziecie przez błoto, żeby fajnie nagrać. Uwaga, wchodzimy do góry, jak się wchodzi, dziewczyny? Super! Tam jest kolejny patrol. Jezu. Co? Ja byłam na pierwszej karwi, to byłam w takim muzeum. No. I tam nie widzę zwarzyki. Co chodziło? Była właśnie taka góra, tylko bardziej stroma, bo trzeba było się trzymać w jasno, nie? No. A obok były schody. Panie matko, czy już wyżej nie podbiło? Tak. Świetnie się idzie. Lala! Dawaj, Laura! Jestem harcerzem! I mocno wierzę! We wszystkie szczytne ideo! Tylko chwila, dziewczyny, bo tutaj nie wiemy, gdzie jesteśmy i pójdziemy z nimi. Chodźcie z nimi! Teraz schodzimy. Odpoczynek. Przy takim widoku. Dwa.
Jak było, słuchajcie, prawie dotarliśmy na pierwszy punkt, bo tutaj jest pierwszy punkt. Niepotrzebnie chodziliśmy pod górę. Tak, niepotrzebnie niestety chodziliśmy pod górę, ale my jesteśmy harcerzy, my sobie nie damy rady. Ej, dziewczyny, mamy damski ten. No. Ale jesteśmy niezłe. Mogliśmy się nazwać jakieś niewiasty. O, ja chcę. O, mi też możesz dać. Wszystkie się odsuwacie do tyłu. I kurde, nie trzecia, będziemy trzecia może z tego małego łuku. A to ja dobra, chcę. No to idź Karolina, to ja potem. Pierwsza, najważniejsza zasada, nie wychodzicie za tą linię, chyba że idziecie po strzały. I jeżeli widzicie, że nikt nie strzela. Jeżeli macie strzały na łuku, wtedy szczególnie patrzycie, czy nikogo tam nie ma. I szczególnie wtedy myślicie. Nie dotykajcie lotek strzał, bo się wtedy czują. I ogólnie jak strzelacie obok siebie, to starajcie się jak 1,5 metra przynajmniej odstępu mieć. No i po prostu myślcie, szczególnie jak macie strzały na łuku, bo to jest jednak ostro zakończone. Jedna tutaj. Zapraszam. Druga do Oli. Też kamcia. A ty chodź teraz. Teraz wam postawa wygląda tak. Jesteście wszystkie praworęczne? Tak. Bo Ola wam tłumaczy na tamten łuk, bo jest trochę inny. To co na tamten idzie do Oli. Ten łuk ma, on jest 25 kg, tamten ma 500. 25? Na cięciwo liczą. Łapiecie lewą ręką, jak jesteście praworęczne, za łuk. Tutaj macie miejsce na kciuka, nie? Taka. Ona jest lepsza dla praworęczych, nie? No to na tym, jak jesteś leworęczny, nie doszedł. No właśnie, więc tutaj mimo wszystko... Bo ten jest smaczny. To ja idę na ten. No. Trzymacie Trzymaj. Tak, ustawiacie się bokiem ja do celu. Ręka zablokowana w łokciu. To jest ważne, leworęczny. Ja cię czujesz z tym, że jesteś leworęczny i nie możesz. Ona jest wyjątkowa, nie jest żadna. Czyli tą zieloną do góry. Kri. Kolorową lotką do góry, bo masz trzy. Dobra, kawałek jest falowy hart. W ogóle mam najlepszego kamerzystę. Tylko tak? Możesz sobie ty dzięki, Laura. Sorry. Jak naciągacie, łapiecie dwoma palcami zacięciwe dookoła strzały. Nie za strzałę, nie jak w awatarze, tylko dwoma palcami tutaj. Lewa ręka zablokowana, bokiem do celu. I teraz łokieć jest na wysokości dłoni bez przerwy w prawej ręce. Żebyście nie naciągały tak, bo sobie naciągniecie. Naciągacie. Wypuszczacie już tą tutaj strzałę i wypuszczacie dwa palce. I strzała już sama leci. Jeszcze jak przycelujecie, to nawet traficie. Ciosnę się troszkę. Dajesz kamo. I dawaj. Jak tutaj nas podstrzeli, to Oliwka sobie strzeli, bo będzie miała pierwsze strzał, bo ma peniszu. Aha, super. No. Nieźle. Jest zasada, kto strzelał, ten idzie po strzałę. Ale to zaraz, najpierw strzeli, potem jeszcze ołła. Nie dobrałeś. Nie, no wiadomo. Teraz Oliwka. Nie, źle, też chciałabym. Laura, bliżej. A ty chciałabyś? Czujecie się zmęczone czy nie zmęczone? Ile już idziemy? Nie wiem, 2 godziny idzie. Zmęczone jesteście? No, ale tak super jest. Super pogoda w ogóle. No, ładna pogoda. No, ciepło w ogóle. Jest. Super. Tak? Tak. Nie jesteście głodna? Wow, jak daleko. Tyle, tak tyle. Idziemy? Gdy macie postrzał. Ale kiedy sobie? No, obiad chyba, nie wiem, po 2 godzinki. Ja mówię, że nie jestem głodna, tylko się pytam, kiedy jest obiad, bo nie pamiętam. Mamy po 2-3. Idziemy teraz do Julii. Julio, co tak siedzisz, niewiasto? Co? Strzały w głowę. Tak. Można i w głowę, patrzcie. To jest Weronika. Karolina. Tutaj na dole, pod tym piękiem. Bliżej kama. Przed tym. Przed tym tu. Nie aż tyle. Aha, dobra. Która chce, który mówię? Ja mogę. Nie wiem, nie próbowałem. Załóżmy, że tak. Obrócisz. No. Wow. Nieźle, Amelia. Nie przejmuj się, ja nie zrobiłam lepiej. Dobra. A wy możecie dwie na raz spróbować. Jak się czujecie? Okej, a ja sobie leworęczna, tak? Jak się czujecie? Złapisz prawą ręką za. Zmęczone jesteście? Nie. A wiecie, nie. Do... Stopy. Aha, bo się nagrywa! No tak, nagrywam. Tak? No. A wiecie, do której będziemy chodzić? Ty ustawiasz się w prawą stronę, bokiem. Wiemy. Ty lewą.
Lepiej nie mówię. Nie no. Pan na spodnie ma. Fajnie. Weź go sobie złap i zobacz, jak go naciągniesz. Lewą ręką tutaj.